Rolf Mützenich, o którym wspomniałam, szef frakcji SPD w Bundestagu, klubu parlamentarnego. On powiedział, że 60% ponad Niemców życzyłoby sobie więcej dyplomacji, jeżeli chodzi o stosunki z Rosją. I wskazując na ten sondaż, nie podał źródła niestety, powiedział, że to jest taki wyraz tego, że niemieckie społeczeństwo zaczyna jakby właśnie dojrzewać do pewnych rozwiązań i że właśnie ten gaz z Rosji to jest coś, co powinno popłynąć już w następnej kolejności, kiedy sprawa w pewnym sensie się jakoś wyprostuje, czyli rozumiem, kiedy zostanie zawarty pokój, ale na warunkach, które niekoniecznie są dla Ukrainy korzystne. Tam się też wywiązała dyskusja między samymi socjaldemokratami. Ale ja mam wrażenie, że ta przemiana w myśleniu społeczeństwa niemieckiego, ona jest przede wszystkim powodowana emocjami.